Why wait to say? At least I did in my way. Lie awake, two-faced. But in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 At least I did in my way. Lie awake, two-faced. But in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You were the one thing in my way. 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 Dziękuję wam za 2022 rok. Ten rok był trudnym rokiem, głównie przez tą sytuację, wojnę na Ukrainie. Dziękuję wam za te wszystkie odcinki, które oglądaliście na kanale MC Craft w tym roku. Pojawiało się on każdą sobotę o godzinie 17 przez ten rok. Za to wam bardzo dziękuję. Chociaż było trudno, to te filmy robiłem. I bardzo się cieszę, że je oglądaliście. Za chwilę wam pokażę statystyki z tego roku. Tak jak co roku przesyła mi YouTube statystyki mojego kanału. Więc za chwilę je wam wszystkie pokażę. A jeszcze na końcu odpowiem na kilka najczęściej zadawanych pytań. Więc zapraszam do statystyk. YouTube mi wysłało podsumowanie 2022 roku. Tak jak to było co roku. Porównamy też sobie do podsumowania z tamtego roku, z 2021. No i tak, mam 73 tysiące wyświetleń. W poprzednim roku to było 68 tysięcy, więc jest lepiej o 5 tysięcy, więc za to wam bardzo dziękuję. Też mam 90 tysięcy łączny czas oglądania w minutach. W tamtym roku to było zaledwie 50 tysięcy za ten wzrost. O 40 tysięcy wam bardzo dziękuję. Mamy też 2490 polubień, 819 nowych subskrybentów,
miesiącem z największą liczbą wyświetleń był styczeń. A tutaj są moje najchętniej oglądane filmy w tym roku. Na pierwszym miejscu skrócona historia Polski w Minecraft. Dziękuję wam, że tak lubicie ten odcinek. Na drugim miejscu jak zaprosić kogoś do party w Minecraft. A na trzecim miejscu jak pobrać mapkę Wojanowicz w Minecraft. Za trzy te filmy, za to, że tak oglądaliście wam. Bardzo dziękuję tutaj. Takie nieważne dane na Polskę oczywiście na pierwszym miejscu. Jesteś teraz na szczycie. Mamy 1879 łącznego czasu oglądali transmisję na żywo w minutach. Transmisja na żywo to były premiery, te wszystkie filmy, co wam wrzucam na premiery w tym roku. Łączna liczba wyświetleń transmisji na żywo, czyli też premiery, to 60 tysięcy. Liczy się oglądanie na żywo, to jest wrzucona historia własna. Czyli to jako premiera. I wy to oglądaliście. I to było najczęściej oglądane. Mamy też, podziękuję fanom za pomocą hashtagu, pewnie na Instagramie, więc zapraszam na Instagrama Skrawowice, ale od razu najważniejsze informacje. 1327 dni, liczba dni od przesłania pierwszego filmu. Czy to już było wysłane 12 grudnia, więc możecie sobie doliczyć ten czas, który minął od 12 grudnia do właśnie do teraz. 10 tysięcy olubień od założenia kanału. 10 tysięcy, dziękuję wam za to bardzo. 2892 komentarze od założenia kanału i 703 udostępnić kanału. Dziękuję wam za to też bardzo. To jest tylko wasza zasługa, że to są takie liczby, więc za to wam jeszcze raz jak najbardziej dziękuję w tym wyjątkowym, specjalnym odcinku z 31 grudnia 2022 roku jeszcze. Już jutro, jeżeli to oglądacie ten dzień, kiedy ten film jest już wrzucony na YouTube'a, to już będzie nowy rok, 2023 rok. Teraz przechodzę i odpowiem wam na kilka najczęściej zadawanych pytań. W międzyczasie będzie leciała wam jakaś nieopublikowana dotąd na kanale MCKraft Arenka z Bedworthów. Ja tymczasem czytam wam pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie jest takie. Hej, pytanko, w jakim programie montujesz filmy? Już odpowiadam. Montuję filmy w programie Sony Vegas Pro 19.0. Wydaje mi się, że to jest najlepszy program na właśnie takie nagrywki z Bedworthów czy jakieś projekty, co ja robię tutaj na kanale. Ale też robiłem niektóre odcinki w innych programach, na przykład specjal na 2000 subskrypcji robiłem. Montowałem tak, żeby się nauczyć w programie DaVinci Resolve, też bardzo dobry program darmowy, też polecam. Najstarsze filmy na kanale MCKraft montowałem jeszcze w edytorze wideo na Windows 10. To takich efektów, co pojawiają się na niektórych odcinkach teraz, to nie zrobisz w tym programie, ale też taki najprostszy, to polecam, jako najprostszy program do edycji wideo. Następne pytanie jest takie, czy mam jakiś serwer minecraftowy dla widzów, a mianowicie nie mam żadnego serwera, taka krótka odpowiedź. Przechodzimy do kolejnego pytania. Następne pytanie jest takie, ej, bo mam takie pytanko, zrobiłbyś serię survival, no i jakiś live? Odpowiadam już, seria survival już jest z MCKraftowic na kanale, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam do obejrzenia tych filmów, naprawdę ciekawe. A co do live'ów, to ja na live'y za bardzo nie mam czasu, bo szkoła, jeszcze raz szkoła jest w moim życiu. Może w wakacje, albo w jakiś inny wolny czas będą live'y, więc subskrybujcie, zapraszam do subskrypcji. Czekajcie, może kiedyś się pojawią, ale w najbliższym czasie niestety się nie pojawią. Teraz mamy pytanie jeszcze, jakiej aplikacji używam do nagrywania? Już pominę tego do montowania filmów, dlatego że już na to odpowiadam. Do nagrywania używam, tak jak już mówiłem w wielu filmach na tym kanale, używam nagrywarki ekranu Action. Wiem, że wiele osób może powiedzieć, że OBS jest lepszy, ale ja korzystam z Actiona i mi to w 100% wystarcza. Czytam teraz kolejne pytanie, które dostałem od Antino, a pytanie brzmi, jak robisz miniaturki? Miniaturki robię w programie Mineanimator. Sam program jest bardzo prosty w obsłudze, lecz jeśli się wyzwoli jego prawdziwy potencjał, można zrobić naprawdę piękną miniaturkę ze świata Minecrafta.
Później dostaję te miniaturki od Rubiksa 44 na maila. Później ja jeszcze coś dodam w Photoshopie, napisy jakieś, czy coś podobnego. I dopiero wtedy idą na ty. To już wszystkie pytania, na które odpowiedziałem w tym Q&A. A ja już dziękuję wam za ten odcinek. Za cały rok 2022. Mam nadzieję, że rok 2023 będzie szczęśliwym rokiem. Tego wam życzę. A ja tym akcentem kończę rok 2022 na kanale MC Craft. Do zobaczenia już w następnym odcinku za rok, w sobotę o 17. I pamiętajcie, będziemy działać, mam nadzieję, że w kolejnym roku też będą się pojawiały odcinki każdą sobotę o 17. Do zobaczenia. Cześć.